Witajcie, witam Was bardzo serdecznie na kanale Guitar Stories. Ja nazywam się Mikołaj Łukaszewski i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować najnowszą rzecz od Universal Audio, jaką jest Enigmatic Overdrive Special Amplifier, rok 1982. Overdrive Special to jest bardzo kultowy wzmacniacz, wszyscy go znają i wszyscy doskonale wiemy, z kim nam się kojarzy. Stevie Ray Vaughan, John Mayer, Joe Bonamassa, Robin Ford to jedne z wielu nazwisk, które można wymieniać a propos tego wzmacniacza. Jest to potężna kopalnia brzmień, od czystych po lidowe. Ten wzmacniacz słynie z bardzo kremowych, pięknych do solówek, właśnie lidowych tonów. Kostka Enigmatic daje bardzo dużo opcji, w ogóle daje różne wersje tego wzmacniacza, co też jest bardzo ważne, o czym zaraz po kolei opowiem. Oczywiście jest też kącik informatyczny z aplikacją, w której również jest bardzo dużo opcji. Enigmatic oczywiście ma parametry jak oryginalny wzmacniacz Overdrive Special. W trybie normalnym, nie alt, mamy tak, bass, middle, treble, czyli normalną ekwalizację jak we wzmacniaczu gitarowym. Tutaj mamy volume, czyli w tym przypadku to też jest nasycenie gainu. Overdrive, czyli w sumie gain. Działa to tak ciekawie, że jak damy tą gałkę na zero, overdrive się wyłącza i włącza się jakby czysty kanał tego wzmacniacza. I tym więcej go dodam, włącza się przez ter. Output, czyli master volume, jak urządzenie głośno wychodzi. W trybie alt, tą gałką, która jest jako middle, sterujemy prezencją, czyli najwyższa góra. Potencjometrem bright, wybieramy bright kappa. Na zero jest wyłączony, a później zmieniamy wartości kondensatorów w pikofaradach. To bardzo dobrze widać na aplikacji. I teraz tutaj jest taki myczek, że albo możemy włączyć opcję deep, albo middle boost. Ale czy to jest deep, czy mid boost, to zależy od opcji tone. W opcji tone mamy rock i jazz. To wszyscy znają tego, z tego wzmacniacza, że tak jest w oryginale. I custom. W opcji custom więcej wybieramy w aplikacji, o czym zaraz opowiem. To urządzenie ma tą przewagę nad innymi, że tu jest więcej kolumn po rejestracji, bo nie 3 nowe, a aż 6. Czyli de facto po zarejestrowaniu mamy na czysto 9 różnych kolumn gitarowych. Biorę teraz iPada i Wam wszystko ładnie pokazuję. Mamy tutaj bardzo dużo opcji. Najpierw mamy wybór jednego z 4 wzmacniaczy trybu działania. Mamy 50-watowy high plate, 100-watowy low plate, 100-watowy high plate i 100-watowy inna opcja low plate'a. Tutaj można sobie popatrzeć, popróbować, bardzo fajne brzmienia. Oryginalny ten wzmacniacz ma 2 wejścia jack, normalne i fetowe. Tu też możemy to włączyć. Przy opcji fet włącza nam się opcja, jak dużo tego podbicia ma być. Dalej mamy preamp boost, typ tone stack. A w opcji custom dochodzi nam jeszcze opcja tone stack EQ, gdzie możemy wybrać jazz rock, czyli możemy sobie zrobić tak naprawdę takie swoje ustawienie. OD trim, czyli jeszcze ilość gainu, HRM overdrive, to jest bardzo fajna opcja, ponieważ te wzmacniacze też miały ten mod, była taka wersja, ludzie, którzy siedzą w temacie, wiedzą, o co chodzi, tu też możemy to włączyć i master gain, czyli jakby główny poziom wyjściowy urządzenia. I teraz przejedziemy po kolei po każdej z gałek. Wszystkie dałem sobie teraz poza kamerami mniej więcej na środek. Włączam tryb rock i oczywiście nie jestem w stanie naraz grać i kręcić, dlatego będę tłumił struny i pokazuję, o co chodzi. Zaczynam od EQ. Dobra, daję na środek, treble. Teraz volume. Yeah.
teraz overdrive i zobaczcie, że jak wyłączę, to rzeczywiście zmienia się kanał. Dobra, i teraz będę stopniowo dodawał tego overdrive'u i zmieni się kanał. Dobrze, tryb alt, bawimy się prezencją. Będę dodawał bright capy, na razie jest wyłączony. Teraz na iPadzie będziecie widzieli, że bright cap zmienia wartość. Dobra, ja trochę zmniejszę i teraz w tym trybie rock to działa jako włączenie deep. Ładuje nam super dołem, ja to akurat wyłączę. W trybie jazz to jest mid boost. Dobrze, również wyłączę i wracam na tryb rock. Teraz sala, room. Dobra, i ratio. Od razu słychać Joe'a na mazę tutaj w tej kostce. Więc to jakby z samych gałeczek. Ja trochę zdejmę roomu, zdejmę trochę tego ratio. Wrócę na opcję amp i będę wymieniał wzmacniacze w samej aplikacji. Teraz był 50-watowy. 100-watowy low plate. Stuwatowy high plate. Stuwatowy low plate.
Teraz szybki przykład solówkowy 50-watowy. Stuwatowy low plate. Stuwatowy high plate. I 100-watowy low plate, inna opcja. Bardzo fajnie, wrócę na 50-watowy. Teraz input. Tylko zdejmę rooma. Normalny. Fetowy. Dodam feta. Włączam normal z powrotem. Teraz boost preampu. Zmienię tone stack na skyline. Zdejmuję OD trim. Bardzo ładny sound. Powiedziałem to głośno, bo rzeczywiście jest ładny. Teraz włączam HRM i trochę oddam tego gainu, ale niewiele. Zdejmę trochę roomu. OK. Zawodowo. Kolu miękki. Po kolei przejadę wszystkie opcje. Jeszcze zdejmę roomu, trochę jeszcze oddam gainu. HRM niech sobie zostanie, bo bardzo mi się ten mod podoba. Kolumna pierwsza. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Szósta. Siódma.
7. Kolejna. Dziewiąta. Bardzo ładnie, niektóre lepsze, niektóre gorsze, ale to wedle gustów. Zostawię trzecią, czyli Electro Voice'a, bo to jest typowe brzmienie wzmacniacza Overdrive Special. Dobra, dam jeszcze kolejną z ciekawości. Enigmatic, enigmatyczne pudełeczko, enigmatyczny Overdrive Special, wszystko piękne, naprawdę piękne, inspirujące, budujące, zachęcające do grania, bardzo dużo paczek, bardzo dużo opcji, różne modele tej kultowej konstrukcji w jednym pudełku, w bardzo ładnym kolorze, takim karmelowym. Kapitalna robota Universal Audio. Dziękujemy firmie Audiostacja za możliwość wytestowania tego urządzenia przedpremierowo. To jest naprawdę mega fajny zaszczyt. Zachęcam do pochylenia się nad tą kostką, poczytania o niej, bo naprawdę można tworzyć dzięki niej piękną muzykę. Zapraszamy do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i na nasze social media Guitar Stories i też na nasz sklep Custom Guitar Tones. Pozdrawiamy!